batat, a mianowicie zupa z batatów w multi cookerze. Będzie nam potrzebne bataty, marchewka, cebula, bulion, sól, pieprz, kumin rzymski oraz kurkuma. Zaczynamy od podgrzania naszego multi cookera. Z funkcji wybieramy smażenie i naciskamy start. Wlewamy trochę oliwy do środka. I w tym czasie, kiedy nasz tłuszcz się podgrzewa, zaczynam kroić warzywa. Zaczynamy od cebuli. Następnie bataty. Batat ma to do siebie, że jest bardzo twardym ziemniakiem. Ja kroję niestaranną kostkę, dlatego że wszystko będę na koniec blendować. W międzyczasie wrzucam cebulę na gorący tłuszcz i ją podsmażam. I tak samo w kostkę kroimy marchewkę. Pamiętamy również o naszej cebuli, która się podsmaża. Do podsmażonej cebuli dorzucamy batata pokrojonego w kostkę oraz marchewkę. Doprawiamy na tym etapie łyżeczką kurkumy. I chwilę wszystko podsmażamy. Po około 2-3 minutach dodajemy bulion. I przyprawiamy. Sól. Kminek rzymski. Nie za dużo, ma bardzo intensywny smak oraz odrobina pieprzu. Ja również dodaję świeżą kolendrę. Zamykam urządzenie. Upewniam się, że nasz zawór ciśnieniowy również jest zamknięty. Z funkcji na multicookerze robię cancel podsmażanie. Wybieram multicook
i wybieram funkcję zup. Naciskam start. Zmieniam również czas gotowania. Z 30 minut zmieniam go na 10 minut. I naciskam start. Upływie czasu gotowania, wypuszczamy ciśnienie z urządzenia. Następnie otwieramy ostrożnie pokrywę. Blendujemy naszą zupa z batatów jest już gotowa. Ja podaję ją z śmietaną i świeżą kolendrą. Idealnie sprawdzi się także z grzankami. A to wszystko w zaledwie 10 minut w multikukarze. Smacznego! Jeśli filmik Wam się spodobał, zapraszam do subskrybowania i łapek w górę.